Witamy na kanale Kulinarny Freestyle. Dzisiaj na warsztat wjeżdżają wiosenne naleśniki, zwane przez laików sajgonkami. Nie przedłużając, zaczynamy! Sajgonki przygotujemy w dwóch odsłonach. W pierwszej zobaczycie pieczeń wołową z papryką, z marchewką, z ryżem i z makaronem ryżowym. Nie pozostało nam nic jak odpalić palniki i... Poczekaj. W technicznym wracamy, udało nam się okrzesać ogień. Zapłaciliśmy rachunki. Wlewamy olej, niech on się troszkę nagrzeje w międzyczasie. Rozprowadzamy go po całej patelni. Zalejemy sobie makaron ryżowy, ze względu na to, że potrzebuje on około 5 minut zgodnie z opakowaniem, żeby dojść. No powiem Ci, że ładnie dochodzi. To by się kłócił z opakowaniem. Okej. Teraz zajmiemy się papryką. Opłuczemy sobie ją tylko. Wytniemy sobie tutaj tylko najbardziej chyba gorzką część w papryce. Dobrze. Teraz tak, wrócimy na chwilkę do mięsa, bo czuję, że patelnia już jest raczej ładnie rozgrzana. Żeby ładnie się to smażyło i pokroimy sobie papryczkę w takie paseczki. Dobrze, papryka już gotowa. Przerzucimy sobie ją tutaj do naczynia. I teraz wrócimy do naszego mięsa mielonego. Wrócimy sobie ładnie. Złapało troszkę koloru. W międzyczasie bierzemy sobie papryczkę chili i leciutko odtruszamy mięsko. Dodamy też papryki wędzonej. Nie wiem, jak to kiedyś będzie lecieć. No jest elegancko. Nie żalujemy. I jeszcze troszkę oregano. No dobrze, ja sobie przemieszamy mięsko, które właśnie już nabiera koloru. Thank you.
Okay. Teraz dobierzemy się za marcheweczkę. I tak samo jak w przypadku papryki, pokroimy ją na takie paseczki. I w ten sposób i dorzucimy sobie tutaj do... Dorzucamy sobie do reszty. Przemieszamy sobie mięsko mielone. Myślę, że za chwileczkę mięsko już będzie gotowe. Dokroimy sobie w międzyczasie. Paprykę mamy przygotowaną, ryż jest gotowy, ugotowaliśmy ryż wcześniej, żeby oszczędzić nam troszkę czasu. Myślę, że mięsko jest już gotowe, pięknie powiem wam, pachnie, naprawdę bardzo ładnie pachnie. Odłożymy sobie i na chwilkę sobie zdejmiemy z ognia. Wiem, że potem będzie problem, żeby zapalić, rozpalić znowu ten ogień. Poczekamy teraz na makaron i będziemy zawijać gołąbki. W międzyczasie odcedziliśmy makaron i pokroiliśmy go na mniejsze kawałeczki. Teraz tutaj zalejemy sobie talerzyk wodą, żeby rozmoczyć płatki ryżowe. Mówiłem zrobić na zamek, to nie. Na rzepy. Na rzepy. To nie. Dobra. Wyjmiemy sobie płatki ryżowe. Można i zębami. Jak nikt nie widzi. Z tymi andrutami tak zawsze. Dobrze. I tak. Tutaj sobie damy płatki ryżowe. Teraz wrzucamy je na chwilkę do wody. No, obrócimy sobie, żeby zmiękł papier. Okej. I teraz rozkładamy sobie go tutaj na deseczce i będziemy zawijać, tak? Damy tak troszkę mięska. Troszkę papryczki. Wybieram te najlepsze kąski. Które się dobrze pokroiły. Które się dobrze pokroiły, dokładnie. Troszkę papryki. Nie wiem, czy nie za dużo. Troszkę makaronu. I na koniec troszkę ryżu. I teraz tak. Są dwie szkoły zawijania sajgonek. Można je zawijać tak gołąbki lub
Można je zawijać. Druga szkoła mówi o tym, że można zawijać je jak w trójkąty, jak krokiety, czyli tak zwane naleśniki, tak? Zawijamy sobie do środka. Nie mówię, że robię to pierwszy raz, bo to pierwszy raz. I teraz zakładamy tutaj troszkę. Hop. Kolega chodzi do dwóch szkół. I elegancko pierwszy jest gotowy. Bierzemy sobie kolejny. Mam nadzieję, że ten wyjdzie lepiej troszkę. Może za dużo po prostu farszu. Za dużo farszu. Pyk. Zobaczymy. Cyk. I teraz tak samo troszkę mięska. Marcheweczka, papryczka, trochę ryżu i makaronik. I tak samo sobie zawiniemy. Oj, 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 oj. Trzecia szkoła natomiast mówi, że trzeba odwinąć. Jak źle zawinąłeś. Pyk. Zakładamy. I drugi gotowy. Wydaje mi się, że jeszcze mniej farszu. Czwarta szkoła mówi, rolujemy papier ryżowy, smażymy z obu stron. Zacznijmy od ryżu. Teraz mięso, marcheweczka, jakąś małą papryczkę tutaj wybierzemy, troszkę makaroniku i teraz będzie idealnie. No. Podjedziemy, teraz hop. Hop. I gotowe. Mniejszy, ale... I coraz mniejsze takie. Drugi to będzie taki... Ociupinek. Dajemy troszkę mięska, makaronik, małą marcheweczkę, zdecydowanie za duża papryka, papryczka, trochę ryżu i zawijamy, hop i hop. Elegancko. Sajgonki już gotowe. Będziemy je teraz smażyć. Wracamy po 2 minutach. Na bogato. Jest. Poczekamy chwilę, aż olej się nagrzeje. Przygotujemy sobie mały grzejczyk do wyciągnięcia Saigonek. W międzyczasie sprawdzimy SMS-ka. Dźwięk przychodzącego SMS-ka. Wrzucimy troszkę mięska, żeby sprawdzić, czy olej jest już nagrzany. Się wierci.
No, powiem ci, że bierze go trochę. No, powiem ci, że kronobrne mięso. Ja myślę, że możemy wrzucać. Najlepiej sajgonki zacząć obsmażać od tej strony, co zaczęliśmy lepić, żeby ładnie je złączyło. Proszę, ta jest piękna. Ta jest idealna. Nawet już sam wypada. No i czekamy. Jak to mówili, 40 minut z każdej strony. I później do piekarnika. Nie, a tak poważnie to 3 minutki z każdej strony. Możecie włączyć teraz stoper. Odsłonie, jedziemy z makrelą, przygotujemy sajgonki z wcześniej wspomnianą makrelą, będzie cieciorka, ryż, posiekany szczypiorek i papryka. Zabieramy się do roboty. Wpierw przywitamy się z makrelą. W sumie tutaj nóż na początku nie będzie nam potrzebny. Otworzymy sobie tą makrelkę, mógłbym powiedzieć, że w taki ładny sposób, ale nie powiem. Wyjmiemy kręgosłup moralny. Zdejmiemy od razu troszkę mięska. Bo wiadomo, że mięso z kręgosłupa jest najlepsze. W sumie przy kręgosłupie. Wyrzucimy. I teraz spokojnie. Bałtroczymy resztę. Okay.
Sprawdzam, czy są duże ości, ale widzę, że malutkie. Jak to w makreli. Guzik, myślę, że tyle mięska nam wystarczy. To pójdzie dla kota, którego nie mamy. Otworzymy sobie puszkę cieciorki, wylejemy sobie całą sumę. Nie po to sitko położyłem, żeby cedzić normalnie. Żeby sobie żałować. Cieciorkę sobie leciutko przelejemy. I teraz tak, myślę, że od razu przejdziemy do składania. Nalejemy sobie troszkę wody. Dobra, teraz zrobimy na szybko jeszcze przed zamoczeniem zrobimy taką a la pastę z makreli i wspomnianej wcześniej cieciorki. Wrzucimy sobie i... Nieładnie ugniatamy. Dalej ugniatamy. Dalej ładnie. Dalej ugniatamy. Kiedy już opadniecie z sił, pasta jest gotowa. Ja myślę, że spoko. Chodzi o to, żeby ta cieciorka się nie wysypywała. Z kieszeni. Wiosennych naleśników. Dokładnie. Dobrze. Można przyjąć, że ma to konsystencję pasty, ale tylko przyjąć. Weźmiemy sobie teraz, otworzymy sobie kolejne pudełeczko z płatkami ryżowymi. No i dobra, i będziemy tak w poprzednim sposobie będziemy za chwilkę zawijać rolmopsy. Zawijać saigonki. Przesuniemy sobie troszkę makrelkę tutaj. O. Damy troszeczkę makreli z cieciorką. Troszkę ryżu. I papryczkę. Nauczony wcześniejszymi doświadczeniami. Wyłączam kamerę.
top wes. Taki paseczek kozacki. Mhm. Prawie jak sushi. Sashimi? Wakabayashi. Wakabayashi. Cyk. I czekamy, aż chwilkę zmięknie papier żowy. Można w międzyczasie wcinać pozostałą cieciorkę. Nie ma problemu. Cyk. Troszkę. To można zagryzać makrelą. No, często się. Cyk. Cyk. I zawijamy. Najważniejsze zawijanie jest to, żeby było jak najmniej powietrza. Tutaj albo żeby mieć pokrywkę, którą szybko można nakryć patelnię. Nie wiem, czy wymyślili, czy jest coś takiego, czy jest jakieś urządzenie do zwijania sajgonek, jak na przykład jak jest taka maszynka do zwijania papierosów. Żeby tylko nawijać papier ryżowy, wrzucać farsz i cyk, cyk, cyk i jest sajgonka. Olej, rzuciliśmy tutaj makrelkę, żeby sprawdzić, czy olej jest nagrzany. Przygotowaliśmy w tej drugiej odsłonie połowę sajgonek ze szczypiorkiem, połowę bez szczypiorku, gdyby ktoś na przykład nie lubił szczypiorku. Olej powolutku nabiera temperatury. Tutaj mamy ręcznik papierowy, żeby wyłożyć sobie sajgonki, sztuczce, sajgonki na po usmażeniu. Może zaczniemy wrzucać. Myślę, że to jest dobry pomysł. Spokojnie smażymy. Teraz już pod przykrycie. Teraz już spokojnie. Gotowe. Możecie, zaraz zabierzemy się za degustowanie. Możecie je zjeść z sosem, jakim lubicie. My wybraliśmy sos ostry sriracha i sos chili słodki.
Wbijajcie na naszego Instagrama, będzie link podany pod, w opisie pod filmikiem. No i co, jedyne co mogę powiedzieć, smacznego i mam nadzieję, że będziecie ten film, filmik komentować w komentarzach. I że zobaczymy się w następnej odsłonie kulinarnego freestyle'u.